TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Na pewno co tu mądrego powiedzieć, dostajemy lanie na własnym stadionie. Do straty pierwszej bramki może nie wyglądało to źle, ale później nie może być tak, że spuszczamy głowy i jadą z nami jak chcą i przegrywamy w takim stosunku, zwłaszcza u siebie. Dwie takie bramki pod koniec pierwszej połowy, ale było jeszcze 45 minut i nie może być tak, że my wychodzimy jak na skazanie i czekamy tylko aż strzelą kolejne bramki. Za mało ani w przodzie nic nie potrafiliśmy zrobić, w defensywie też nie byliśmy scaleni, no naprawdę źle to wyglądało. Nie tyle Lech nas zaskoczył, tylko po prostu słabo graliśmy. Za łatwo traciliśmy bramki, za łatwo traciliśmy piłkę i przez to brały się nasze problemy. Wnioski mamy co mecz. Co mecz tracimy bramki i musimy temu zapobiec w końcu. Jeden mecz z Koroną rozegrany na zero z tyłu nie wystarczy w sezonie. Jestem bardzo zadowolony z naszej gry. Dobrze zaczęliśmy pierwsze 20 minut tego spotkania. Później gra również się układała, natomiast co ważne i co chcę podkreślić, przez 10 ostatnich dni bardzo dobrze popracowaliśmy i cieszę się z tego faktu, bo drużyna wie, że jest na dobrej drodze do wbudowania swojej formy. Jestem z tego również bardzo zadowolony. Mecz wszyscy widzieli. Dobry wieczór Państwu. Na pewno jest to wstyd. Wstyd przegrać 5-0 i to w taki sposób, gdzie zbyt łatwo traciliśmy te bramki. Nie przystoi to na poziomie ekstraklasy. Myślę, że niektórzy zawodnicy po prostu zagrali jak juniorzy. Brak odpowiedzialności, brak koncentracji. Myślę, że nieszczęście zaczęło się od pierwszej bramki, bo do tego momentu, nie ujmując Lechowi, który jest klasową drużyną, wyglądało to całkiem przyzwoicie. Natomiast pierwsza, druga bramka nas rozbiła, a później to wszyscy widzieli. Na pewno Ruch jest za wielkim, za dobrym klubem, żeby tolerować takie mecze i na pewno czekają nas męskie rozmowy w tej przerwie i nie ma co tu obijać w bawełnę. Jeżeli niektórzy będą tak się prezentować, no to ktoś powiedział, jeżeli nie można zmienić sposobu gry, to trzeba zmienić zawodnika. Tyle.